Jako piłkarz byłem defensywnym pomocnikiem z prostym przesłaniem. Piłka może przejść, zawodnik nie. Tak. Pamiątki po karierze, mniej medali, więcej rozbitych nosów przeciwnika. Tak. Sam też wiele razy oberwałem, więc w liczbie złamań nosa i blizn po szyciu skóry mógłbym rywalizować z Kazimierzem Węgrzynem. Tak. Trener powinien zarabiać więcej niż piłkarze. Tak. Premie za zwycięstwa to nagroda uznaniowa, dlatego ja decyduję o podziale pieniędzy. Tak. Jeśli chodzi o atmosferę panującą w szatni, moim wzorem jest od dawna pan trener Adam Nawałka. Nie. Tak dużego zaufania w Rakowie jak ja nie ma żaden trener w Polsce. Tak. Mam pewność, że ten sezon rozpocznę i zakończę w roli trenera Rakowa. Nie. Właściciel klubu, Michał Świerczewski, publicznie ogłosił to, że pan zakończy sezon 19-20 w roli trenera Rakowa, to do powiedzenia, a nawet założył się o to z jednym z internautów. Ciekawe. Tak, tak było, to ja odpowiadam za pana, skoro pan tej wypowiedzi nie widział. Widziałem, że taka wypowiedź była, widziałem, tylko okay. Się założył, to ciąg dalszy. Okay. Jeśli prezes klubu zwalnia trenera, którego sam wcześniej zatrudnił, to powinien odejść wraz z nim. Z mojej strony 100% poparcia dla słów Briana Clougha. To taki legendarny trener Nottingham Forest. Nie. Awansowałem na każdy szczebel rozgrywek od okręgówki aż do ekstraklasy. Do idealnego CV brakuje mi już tylko mistrzostwa klasy B. Nie. Karierę trenerską zakończę tam, gdzie zacząłem. W Warszawie, na Tarchominie. Nie. Na stadionie w Bełchatowie czujemy się jak w domu. Nie. Ekstraklasowe kluby powinny częściej inwestować w trenerów z pierwszej ligi niż w zagraniczne eksperymenty. Ale pytania. Pa, to nie ja je wymyślałem. Tak. Nadal jestem surowy i wymagający, ale muszę przyznać, że w ostatnich latach złagodniałem. Dziś łatwiej ze mną o porozumienie niż na przykład 3 lata temu. Tak. Największym wyzwaniem jest dla mnie rozmowa z zawodnikiem, gdy informuję go, że musi odejść z klubu. No, z niektórymi na pewno tak. Zdarzyło się, że w trakcie takiego spotkania popłynęła łza. Nie, ale oczy się zaszkliły. Wszystkim narzekającym na stres trenerom radziłbym popracować trochę w szkole z dojrzewającymi nastolatkami, bo pan przecież jest trenerem, też jest pan nauczycielem, prawda? Nie. Dlaczego? No, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Okay. Nie było, bo teraz może już jest. To ciekawi mnie odpowiedź na to pytanie. Gdybym nadal był nauczycielem, też bym strajkował. Tak. Solidarność. Warto wychodzić na spacery. Gdybym ja tego nie zrobił, w życiu bym nie został trenerem. Tak. I z tym się wiąże jakaś historia. Jak to było, panie trenerze? No, przypadek trochę. To jest może nie jeden do jednego, ale na pewno duży wpływ na to miało to spotkanie właśnie z kolegą moim Bernardem Kapuścińskim, którego tutaj widzieliśmy przez moment. Trenerem i scoutem teraz w Legii. Że spotkaliśmy się dość przypadkowo na Białołęce, tutaj w moich okolicach i tej Polfy właśnie, gdzie zaczynałem jako też zawodnik tego klubu i później zostałem trenerem. No i powiedział, że szukają trenera, czy ja bym gdzieś tam nie, w tą rolę się nie wcielił już. No i tak sobie pomyślałem, że może to byłoby dla mnie, no, tą piłkę kocham. I gdzieś tam już też zaczynałem, kopiąc trochę w tych niższych ligach, już gdzieś za tą trenerkę troszeczkę się brać. I ponieważ miałem poważną kontuzję, no to postanowiłem, że pójdę w tym kierunku. Czyli ile lat temu to było? To był 2000-2001 rocznik. 18 lat później jest pan w ekstraklasie. Jak to minęło szybko, jak to, prawda? Błyskawicznie. Jak ktoś chciałby zostać trenerem, to po lidze po seksa powinien pójść na spacer.